Obóz pracy przymusowej Burgeweide. Obóz został założony na terenie przylegającym do cukrowni cukierfabryk Schotwitz późniejsza cukrownia Wrocław położonym pomiędzy ulicami Dorpaterstrasse obecnie Sołtysowicka a Querallee obecnie Poprzeczna w 1940 roku i działał do 7 maja 1945 roku Obszar 15 hektarów otoczony został ogrodzeniem z drutu kolczastego i pilnowany był przez wartowników zmilitaryzowanych formacji i policji, mających do dyspozycji m.in. dwie wieże strażnicze. Płoty z drutu kolczastego dzieliły także wnętrze obozu na szereg oddzielnych części, z których każda przeznaczona była dla więźniów innej narodowości. Ponadto była też jedna dla niemieckiego personelu, dla którego przeznaczono pięć baraków. Więźniowie mieszkali w 25-27 nieogrzewanych barakach zbudowanych z desek. Barak przeznaczony był dla ponad 200 więźniów. Ponadto znajdował się tam barak szpitalny. W pewnym okresie szpital zajmował trzy baraki budynki gospodarcze i sanitarne. W szpitalu pracowali niemieccy lekarze przez kilka godzin tygodniowo oraz lekarze więźniowie różnych narodowości, w tym jeden Polak, dr. Modrakowski. Część więźniów w okresie kwarantanny po przybyciu do obozu nocowało na placu, gdyż brakowało dla nich miejsc. Również w barakach nie dla wszystkich starczało prycz i ci więźniowie spali na podłodze z betonu. Po powstaniu warszawskim, do obozu od jesieni 1944 roku trafiło około tysiąca osób cywilnych z Warszawy. Obóz obliczony był na około 7000 więźniów. Jednak w drugiej połowie oblężenia Wrocławia mieszkało tu 12 tysięcy więźniów, m.in. przeniesionych z innych wrocławskich obozów. W okresie funkcjonowania obozu przejściowego, po kwarantannie oraz czasowym pobycie i pracy w tym obozie przenoszono do innych obozów lub do gospodarstw rolnych. W czasie pobytu w obozie, Burgweide, więźniowie po kwarantannie pracowali w różnych zakładach przemysłowych w Wrocławiu, okolicznych gospodarstwach rolnych. A podczas oblężenia, także przy wznoszeniu umocnień, usuwaniu gruzu, pozbuszonych budynkach oraz budowie lotniska. Więźniowie pochodzili z wielu okupowanych przez Trzecią Rzeszę krajów. Byli tu też jeńcy z Wielkiej Brytanii. Polacy stanowili około 15%, a pod koniec oblężenia miasta ponad 25% uwięzionych. W obozie zmarło wielu więźniów, zarówno z powodów chorób, jak i złego traktowania przez funkcjonariuszy obozowych. W styczniu 1945 roku, w momencie, kiedy linia frontu zbliżyła się do rzeki Widawy, ewakuowano część więźniów oraz strażnicy obozowi podpalili szpital obozowy wraz ze znajdującymi się tam chorymi. Obóz Burgeweide był największym obozem funkcjonującym we Wrocławiu. Jego podległość organizacyjna nie jest jasna. Według Kosmulskiej w latach 1940-1944 był to obóz przejściowy będący filią gross Rosen. Natomiast w styczniu 1945 roku został przekształcony w obóz pracy przymusowej pod zarządem Wehrmachtu. Jednak ani Maluga, ani nowsza praca wydana przez Muzeum Gross-Rosen, opracowanie wszystkich niewątpliwych filii Gross-Rosen, nie wymienia Burgeweide jako związanego z tym obozem koncentracyjnym. Do 1944 roku był to natomiast obóz przejściowy dla więźniów, których stąd rozsyłano do pracy do różnych miejsc w całym regionie. Wspomnienia Tadeusza Jarmickiego. Chodziliśmy do różnych robót typu obronnego, mieszkając w pustych halach pofabrycznych na ulicy Rybackiej. Chodziliśmy na terenie obecnego Pafawagu z bojowym zadaniem wyciągania i układania w stosy wysokogatunkowej stali. Mieszkając przy ulicy Rybackiej, kombinowaliśmy, żeby nie chodzić na noc do pracy. Kiedyś, nie chcąc iść do budowy barykady, schowałem się do dziury w ruinach, ale znalazł mnie ten scherlatały stary żołnierz folkszturmu, w którym zagarała jeszcze krew Germanów. Pełniłem dyżury koszarnie w naszym lokum przy ulicy Rybackiej. Była to wąska ulica zabudowana wąskimi kamienicami. Na kilka tygodni przed końcem wojny, Niemcy podpalili dom za domem. Chodzili ulicami Wrocławia i w otwarte bramy rzucali ładunki podpalające. Miasto zmieniało się w pochodnie. Szczególnie groźnie wyglądało to nocą, ponieważ kanonada była piekielna i o spaniu nie było mowy. Wychodziliśmy na miasto, aby patrzeć. Mieszkałem na drugim piętrze. Bombardowanie było tak straszne, że cały budynek chodził, kiwając się na wszystkie strony. Nasza straż niemiecka od dawna siedziała już w piwnicach, kłapiąc zębami w piwnicy. Stojąc przy oknie, obserwowałem wszystkie widowiska świetlne i pochodnie kamienic, łapiąc w ich oświetleniu znienawidzone pchły. Była głęboka noc, ale tak widno jak w dzień. Na moich oczach ulica rybacka spłonęła doszczętnie, pozostawiając po sobie czarne, osmalone kikuty na wpół rozwalonych domów. W obrębie zabudowań fabrycznych przy ulicy Rybackiej, które stanowiły nasze przedostatnie apartamenty Festung Breslau, stał wysoki komin fabryczny. Niemcy w ogromnym ferworze uznali za stosowne wysadzić go w powietrze. Po co? Nie wiadomo. Znajdowaliśmy się akurat 200 metrów od budynku, kiedy nastąpiła detonacja. Spojrzeliśmy na komin. Uniósł się najpierw w powietrze, złamał w pół i opadł w dół rozsypując się w drobny mak. Tego samego dnia nasza straż kazała nam natychmiast opuścić zabudowania fabryczne i udać się do obozu w Sołtysowicach. Relacja Danuty i jarzębowskiej więźniarki obozu pracy przymusowej. 8 sierpnia wieczorem załadowano nas w Pruszkowie, to jest m.in. mnie, moją mamę, Bronisławę i ośmioletniego brata Bogusława, do bydlęcych wagonów kolejowych i wywieziono do bardzo ciężkiego więzienia hitlerowskiego w Namslau, obecnie namysłów województwo opolskie. Był to podobóz obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. O wodzie i niewielkich ilościach chleba na gołej słomie rozrzuconej po podłodze więziono nas tam do 4 września. W tym transporcie przywieziono tu głównie dużo matek z małymi dziećmi i niemowlętami. Wszystkie niemowlęta odebrano matkom i zmarły już w pierwszej dobie. Martwe dzieci ułożono na zbitym z desek długim stole. Pokazano je z zrozpaczonym matkom i oznajmiono, że dla polskich dzieci nie ma lekarzy. 4 września nagle na dziedziniec więzienia podjechały odkryte ciężarówki i zaczęło się opróżnianie więzienia. My z mamą i bratem oraz częścią ocalałych sąsiadów z ulicy Orlej 4 zostaliśmy przewiezieni do przejściowego punktu zatrzymań w Breslau-Burgeweide, Wrocław-Sołtysowice. Obóz koncentracyjny z komorami gazowymi. Stąd po jednej dobie i kąpieli z tzw. lizolem zamiast mydła wiele osób zostało z tym płynem mocno poparzonych przewieziono nas do ciężkiego obozu pracy w Sakrau, dzisiejszy Zakrzów, koło Wrocławia, powiat o Oleśnica. W obozie tym więziono jeńców wojennych z Francji, sami mężczyźni, oraz cywilów z Francji, też tylko mężczyźni, Polski i ZSRR. Mężczyźni, kobiety i dzieci w różnym wieku. Przed wojną była tu prywatna fabryka celulozy i papieru Edward Schüller i spółka. Ta nazwa i rzekomo profil produkcji pozostały bez zmian, tylko pracownicy się zmienili. Fabryka pracowała na rzecz machiny wojennej Niemiec. Ja miałem wtedy 13 lat. Pracowałem ponad siły w fabryce, w kuchni, a następnie polecono mi prowadzić przedszkole dla dzieci poniżej 9 lat. Dostałam salę w baraku z dwoma stołami, długimi ławami i po jednej kromce chleba z dżemem oraz po kubku mleka dla każdego dziecka. Było ich około 30. Wyżebrałam trochę papieru, kleju, ołówków i tym podobnych. Byłam za te dzieci odpowiedzialna. Organizowałam im zajęcia, ciche zabawy, ale i uczyłam je. W obozie dokuczał nam głód, bicie, nocne apele, na dziedzińcu, również w czasie mrozów, nocne rewizje, podczas których szukano powodów do maltretowania ludzi. Na przykład bardzo karano za brak litery P przy ubraniu, a często odrywali ją sami gestapowcy. To jednak i tak był cud, że trafiliśmy do tego obozu. Jak się bowiem później okazało, groźnym kierownikiem obozu był Polak Jerzy Karwowski, na użytek Niemców Volksdeutsch, nękający i bijący więźniów Pejczem i nie tylko. Ale to on, faktycznie żołnierz AK, o czym rzeczywiście nie wiedzieliśmy, i nie wiedzieliśmy też, że ta organizacja ma swoje zadania na terenie obozu, wielu więźniom uratował życie. Na przykład przed każdą nocną rewizją biegał po barakach i krzyczał, że o zmroku nikomu nie wolno wyjść poza swoją sztubę, to tak zwaną salę. To on zorganizował przedszkole dla dzieci, żeby jakoś przeżyły. To dzięki niemu była ta szklanka mleka. To dzięki niemu szwab, kierownik mojej mamy w fabryce, nie likwidował jej, jak zamierzał, gdy padała z braku sił. To dzięki niemu przeżył mój brat, bo gdy bardzo ciężko zachorował na zapalenie płuc, osobiście przewiózł go do szpitala we Wrocławiu i oddał pod opiekę lekarza Rosjanina. Tam wprawdzie mój brat przestał mówić. Wtedy właśnie intensywnie bombardowany był już Wrocław i dorośli chorzy schodzili do schronu, a ciężko chore, przerażone dziecko zostawało samo na łóżku. Ale mój brat przeżył i żyje do dziś, i nieważne, że czasem się zacina, ale mówi. I w końcu ten człowiek, który na oczach gestapo bił i prześladował więźniów, ostatecznie uratował nam życie. Gdy bowiem zbliżał się front ze wschodu i Niemcy zaczęli się wycofywać, postanowili obóz zlikwidować. Pewnego dnia o godzinie 12 w południe kazano nabycie syren fabrycznej stawić się na dziedzińcu obozu wszystkim Rosjanom i Ukraińcom. Wywieziono ich ciężarówkami, i jak się okazało, kilka kilometrów dalej pod sławnym Hundsfeld, dzisiejsze psie pole, wszystkich rozstrzelano. To samo zrobiono z Czechami z pobliskiego wcześniej opisanego obozu w Burgeweide. Kolejnego dnia, o godzinie 12, na sygnał Syreny Fabrycznej na dziedzińcu mieli się stawić wszyscy Polacy wraz z dziećmi. Dużo więźniów było z okolic Bielunia. Nasz kierownik, komunikując nam rano o konieczności stawienia się na sygnał syreny, aż trzy razy z naciskiem powtórzył. Ale przecież macie głowy na karku. Na szczęście obecni przy tym Niemcy nie zrozumieli o co chodzi. Powtarzał jeszcze, fabryka jest zaminowana, ale... Ale nie mieliśmy wyboru. Syrena przeraźliwie zawyła. Wybiegliśmy wszyscy z baraków, ale zamiast na plac zbiórki, do fabryki, do tylnych bram i przejść na przełaj, byle szybko. Przez ogromne, wysokie hałdy nie do końca zastygłej, szlaki i wysypiska odpadów z fabryki. Na terenie fabryki zostaliśmy skierowani do betonowych podziemnych bunkrów. W naszym było około 20 osób. Było tak ciasno, że kiedy jedni musieli usiąść lub się przespać, inni musieli stać. Na umówiony znak do drzwi bunkra nieznane ręce podawały nam skromne żołnierskie posiłki. Trwało to około tygodnia. Wreszcie gestapowcy znaleźli nas i odeszli, ale w ciągu godziny mieliśmy wszyscy wyjść, bo jeśli nie wyjdziemy, rozbiją bunkry granatami, a fabrykę i tak wysadzą w powietrze. Zrozumieliśmy grozę sytuacji. Czy jednak odważą się na wysadzenie fabryki? W pobliżu jest przecież psie pole, a tam ogromna fabryka i magazyny amunicji. Wyleci wszystko. Jednak wyszliśmy z bunkrów przed upływem godziny. Zniknęliśmy. Niemcy zgłupieli, krzyczeli, grozili ale widocznie bali się wejść w głąb fabryki. A nas przewodnicy AK umieścili w piecach fabrycznych, suszarniach ligniny, pod fundamentami maszyn i tym podobnych. Z mamą, bratem i trzema osobami siedziałem w takim piecu osiem dni. Cały czas było słychać walki frontowe, detonacje bomb i pocisków artyleryjskich. W dzień, bo w nocy wszystko cichło, a my modliliśmy się o ten huk, którego brak oznaczał, że wojska rosyjskie znów się cofnęły i nasza Gehenna się poszedł uży. Tymczasem front rosyjski taktycznie zbliżał się do oleśnicy, i do nas, i znów cofał się, i tak przez blisko dwa tygodnie. Trochę pożywienia dostarczały nam wciąż te same ręce. Nie myliśmy się. Wreszcie dziwna cisza i rozkaz po polsku i po rosyjsku. Wychodzić, upragnione wyzwolenie. Żyjemy. Na dziedzińcu jeszcze wewnątrz fabryki, kilku zarośniętych, zmęczonych żołnierzy rosyjskich popatrzyli na nas i nagle wszyscy uciekli. Jak się okazało, przestraszyli się nas. Przestraszyli się siwych dzieci, no bo siwi dorośli, ale dzieci. A nam przecież przez cały ten czas i w bunkrach, i w piecach, i pod maszynami zalegowiska i przykrycia służyły zdobyte w fabryce papierowe maty, obrusy, zwoje ligniny i tym podobne. Więc wszyscy byliśmy siwi od białego pyłu. Do tego brudne, czarne twarze. Wojsko nie wiedziało, że w fabryce są więźniowie z obozu. Szybko wycofano nas na tyły frontu do leśnicy. Szliśmy pieszo, bardzo szybko. Mijaliśmy płonące domy, spalone czołgi, całe pola zabitych pod obstrzałem frontu, który pod wieczór jeszcze raz się cofnął z terenów sakrał. Ale my już byliśmy poza zasięgiem Niemców. Tymczasem brudni i wyczerpani powoli byliśmy transportowani w swoje strony. My znów wagonem towarowym do Krakowa, do wcześniej odnalezionej przez PCK, właściwie to babcia nas odnalazła, ukochanej babci. Przyjechaliśmy do klasztoru sióstr zakonnych przy ulicy Koletek, który przyjął bardzo wielu wygnańców z powstańczej Warszawy, a nasza babcia, też warszawianka, gotowała dla nich posiłki. Do Krakowa jechaliśmy pięć dni. Była radość z przeżycia natychmiastowe spalenie naszych obozowo podróżnych ubrań, kąpiel i bezpieczny już sen.